Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko. Coś obraz taki kurwa rozmazany, jakiś taki, może tak będzie lepiej, nie, może nie. Może tak będzie lepiej, chociaż kurwa w sumie sam nawet nie wiem, może będzie dobrze, a może nie. Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko. Znaczy się Wojciech. A ja witam was w takim dziwnym materiale, czwartym już na kanale. A dzisiaj sobie pogadamy o pewnej sprawie, która wyszła na jaw dzisiaj od pewnej firmy odnośnie pewnej gry, której na kanale niedawno film się ukazał. I można powiedzieć, że była to gra, od której tak naprawdę mój kanał się zaczął, a mianowicie chodzi mi tutaj o firmę Wargaming i jej najnowszy produkt, mający już parę ładnych lat, ale tytuł o nazwie World of Tanks Console. A dlaczego o tym mówię? Ano otóż, moi drodzy, mówię o tym dlatego, ponieważ dowiedziałem się odnośnie pewnej rzeczy od użytkownika o hincul.pl, czy też po prostu od Hincula. Link do jego kanału dam w opisie, a konkretnie do tego filmu. I powiem wam szczerze, że to jest jakiś pieprzony żart. O co chodzi? Nie wiem. Może tak będzie lepiej, nie mam pojęcia. Nie wiem, czemu jest takie rozmycie. Może dlatego, że jest już godzina 21.09. Nie wiem, choć się domyślam. Ale słuchajcie. Dlaczego robię ten materiał, moi drodzy? Ano robię ten materiał z tego względu, że jak zapewne też widzieliście po poprzednich materiałach, wróciłem sobie do WoTa. Tak, wróciłem sobie do World of Tanks, żeby coś tam porobić. Mam konto premium, dostałem konto premium w nagrodę od firmy Wargaming. To też stwierdzi, a wykorzystam sobie jakieś tam pojazdy, sobie po prostu porobię, no i po prostu coś tam zrobię. No i sobie gram fajnie, tak, zdobyłem czołg premium, o którym oczywiście będzie film na kanale. Jeden czołg sobie już praktycznie wymaksowałem prawie, o którym też niedługo pojawi się w serii podręcznik czołgisty, ale to tak słowem wstępu. Słuchajcie, mowa przede wszystkim o czymś takim, może zacznę inaczej. Jak wiadomo, każda firma, czy to Activision ze swoim Call of Duty, czy Electronic Arts ze swoim Battlefieldem, czy chociażby Ubisoft z serią Assassin's Creed, czy Rebellion ze Sniper Elite i tak dalej. Te wszystkie tytuły, które zajmują tytuły. Ci wszyscy duzi widawcy, którzy tworzą gry, chcą zarobić. I nie mam tutaj nic przeciwko. Jeśli na przykład są od 2000 chyba bodajże 7 roku, czyli od Call of Duty 4 Modern Warfare do Call of Duty Black Ops 4, czyli do 2018 roku, a więc ponad 11 lat, Call of Duty otrzymywało 4 dodatki. Dlaczego mówię dodatki? Z tego względu, że DLC to jest coś małego, natomiast dodatek to jest coś, co po prostu duża zawartość. DLC to jest na przykład jakaś, powiedzmy, jak to się poprawnie powinno mówić teraz obecnie, skórka czy na broń, czy na przykład, nie wiem, na pojazd, na okręt, na samolot, coś tam, cokolwiek. Tak, czy ten na przykład na postać. Z kolei dodatek, no to już jest jakaś taka większa zawartość. Że na przykład jak miało to chociażby Call of Duty, gdzie mieliśmy 4 dodatki rocznie i na przykład pierwszy dodatek zawierał tam 4 różne mapy, na przykład chociażby na przykładzie Call of Duty WW2 podam, gdzie otrzymywaliśmy 3 mapy do trybu wieloosobowego, znaczy nie, przepraszam, 4 mapy do trybu wieloosobowego, z czego 3 były takie standardowe 6x6, natomiast
mieliśmy też jedną mapę do trybu wojny i jedną mapę do trybu zombie i to jest właśnie dodatek, czyli mamy kilka różnych rzeczy, a DLC to jest na przykład jedna góra, dwie rzeczy takie najczęściej czysto kosmetyczne. Skoro to mamy wyjaśnione, to przejdźmy do meritum. A o co dokładnie chodzi? Ano chodzi o to, że każda firma chce zarobić. Czy to Ubisoft na Assassin's Creedzie, czy Rebellion na Sniper Elite, czy chociażby Electronic Arts na Battlefieldzie. I nie mam do tego żadnych pretensji. Chcą zarobić, wydają zawartość, na tych zawartości chcą zarobić, ponieważ włożyli czas, włożyli pieniądze, włożyli zasoby. Chcą je w jakiś sposób odzyskać, ale też chcą, żeby gra przyciągnęła kolejnych ludzi i kolejnych, żeby to się po prostu ciągnęło, jak tak znane i się mówi, takie perpetuum kurwa mobile. Żeby to się po prostu samo napędzało. Ale firma Wargaming poszła o krok dalej. Pamiętacie aktualizację, gdzie, czy też inaczej, pamiętacie materiał, w którym pokazywałem wam chyba sprzed półtora albo dwóch lat, gdzie zamiast takiego zwykłego garażu mieliśmy jakiś wrestling, czy coś takiego, że nasz czołg był pokazywany na jakimś takim ringu, coś takiego. Później pokazywałem wam również, że nasz czołg jest na czymś takim jak na torze Hot Wheelsów, to się chyba nazywa, gdzie na takiej zjeżdżalni, jakieś tam rampy, nie rampy i tak dalej. I już wtedy coś tak, no, po mojej reakcji zresztą było widać, że to nie jest do końca coś, co mnie się osobiście podoba. A potem przyszła pewna aktualizacja, która całkowicie odjebała grę do góry nogami. Praktycznie wszystko, co mieliśmy, co znaliśmy, wszystkie materiały typu podręcznik czołgisty, które robiłem, można, powiedziałem, że można sobie wsadzić w dupę. No i nie inaczej, po części tak się stało, chociaż dobrze, że te podręczniki czołgisty w ogóle robiłem, bo tak przynajmniej wiecie, bo tam gra pokazywałem na tych wszystkich aktualizacjach i tak dalej, jak ona się zmieniała, więc chociaż o tyle dobrze, że coś takiego jest, że w ogóle Hincul też u siebie na kanale, w ogóle link do kanału Hincula i do tego filmu, odnośnie którego się odniosę, będą w opisie. No i pojawiło się także informacja, że niedługo na live w Wargamingu, odnośnie World of Tanks Console, pojawi się na live, niedługo pojawi się na live. Tak, to jest bardzo logiczne zdanie, które chciałem wypowiedzieć i które zresztą wypowiedziałem, ale wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Otóż, moi drodzy, na live będzie pojawić się coś takiego jak G.I. Joe. I tu mam do was pytanie. Wiecie, co to jest G.I. Joe? Jeśli wiecie, napiszcie mi proszę w komentarzu, nie wpisując w ogóle w internet. Napiszcie mi, czy w ogóle słyszeliście o czymś takim jak G.I. Joe. Z tego, co ja się orientuję, to chyba był taki serial? Albo jakiś film? Nie wiem, czy to animowany, czy jakaś kreskówka, jakiś komandosach? I tylko tyle wiem. I ci G.I. Joe mają trafić do World of Tanks Console. Ja nie wiem, czy tam były jakieś czołgi, jakieś samochody opancerzone, czy coś, czy tego typu rzeczy, ale to ma trafić na jako kolejna duża aktualizacja do właśnie, jak to się poprawnie nazywa, do trybu, nie, przepraszam, ma być Modern Armor, czyli takie jednostki współcześni pancerni, mniej więcej można to przetłumaczyć, albo coś koło tego. Wiecie, World of Tanks, gra, która wywodziła się tak, miała pojazdy takie, wiecie, zarówno z mniej więcej okresu I wojny światowej, później druga i tam lekko do lat 50-tych, 60-tych.
przeszła w okres zimnej wojny. Okej, okay, dobra, rozumiem. Tylko dlaczego to się odbyło kosztem graczy? Co aktualizację, chyba to była aktualizacja 6.0, wielu graczy dało sobie po prostu spokój, w tym i ja. Nie ukrywam, że ja wtedy sobie też dałem spokój. Ale postanowiłem co jakiś czas po prostu was informować, wrzucać materiały. I kurwa gruchnęła wiadomość, że do WOTA ma wejść G.I. Joe. Ja rozumiem, firma chce zarobić, ale jednocześnie co robi? Odstrasza graczy. Wargaming ma przynajmniej ten konsolowy. Zarabia na grze free to play, wydając pojazdy premium. I my, jako gracze, możemy albo te pojazdy premium kupić, albo nie. Możemy też na przykład kupić sobie konto premium za walutę w grze, która tutaj nazywa się złoto. Możemy też właśnie samo złoto kupić, żeby kupić po prostu pojazdy premium. I pakiet sztuk złota, wynoszący 25 tysięcy sztuk tego złota, kosztuje 380 złotych, co nie jest małą ceną. Ale natomiast takie średnie, czyli chociażby najczęściej kupywane, czyli pakiet za 3000 sztuk złota kosztuje 57,50 zł i za 6500 112 zł. To mniej więcej jest cena dobrej gry, czy też można sobie za to kupić chociażby zestaw jedzenia na co najmniej 1,5 tygodnia. Zrobić sobie porządne zakupy za mniej więcej taką kwotę. I ja was przepraszam bardzo, ale wydając patcha, który 6.0, który sprawi, całkowicie zmienił grę o 360 stopni i gdzie tak naprawdę mniej więcej co aktualizację ta gra traci ludzi, traci aktywnych graczy. I przede wszystkim starych graczy, bo nie ukrywam, że ja byłem taką osobą, która może co prawda nie grała od samego początku w WOTA konsolowego, ale mniej więcej od 1,5, max 2 lat, jak WOT już na tej konsoli zawita. Czyli mniej więcej to był rok 2014, 2013, coś koło tego, natomiast WOT konsolowy jest bodajże od 2011 roku. Wiecie co? Nawet specjalnie dla was sprawdzę tą informację, ponieważ nie chcę jakiegoś bubla strzelić, ale mniej więcej zacząłem gdzieś tak w okolicach grudnia chyba 2013 mniej więcej. I mam na tym na koncie już około ponad 5 lat, kiedy mam konto w World of Tanks Console. I zaraz zobaczymy. Wpiszemy sobie World of Tanks Console. Nie. Kurwa jebana mać. Przepraszam was. Ale no. Kurwa, dobra. Okej, jest w porządku. Konsol. Nie Tankopedia. Legend zagraj na PC i kupony. Dobra, nie to, bo nie wyskakuje mi PC-towy, a ja chcę zobaczyć WOTA konsolowego, od którego jest prawdopodobnie na stronie głównej powinno to być. Dobra, tak, akceptuję wszystkie teki. Dobra, weź spieprzaj mi z tym, tak, dąż do społeczności, tak, mam cię w dupie. Zobaczmy samą grę, 2000, chyba bodajże 11, zjedźmy jeszcze sobie na sam dół, żebym się upewnił, 2009,
2021, czyli mniej więcej. Dobra. Ja poproszę na język polski, bo kurwa po angielsku to sobie możecie w dupę wsadzić. Dobrze, 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 dobrze. Wszelkie prawa zastrzeżone i tak dalej. Mam was w dupie. 2009 to był mniej więcej to cała beta i tak dalej. Czyli 2000 mniej więcej 11 to już właśnie był no ten czas, kiedy WOD konsolowy zawitał. No i od tego czasu mniej więcej 5 lat, 6, WOD się rozwija. Do momentu, aż zaczął tracić graczy za sprawą coraz bardziej debilnych aktualizacji, właśnie gdzie był gdzie ten cały wrestling, te Hot Wheels, nieszczęsna aktualizacja, która wyjebała grę o 385,5 stopnia. No i kurwa zamierza dodać G.I. Joe. A graczy jest coraz mniej. Czasami na bitwę w tej chwili gra 10640 osób na serwerze europejskim. Podkreślam, na serwerze europejskim, a maksymalnie w tej chwili zalogowanych na świecie jest 15200 graczy. Czyli jakieś mniej więcej 5000 jest na serwerze chociażby amerykańskim czy azjatyckim. I okej, spoko, dobra, rozumiem to. Wiadomo, pora dnia i tak dalej, to wszystko ma na to wpływ. Tylko ja mam jedno zajebiste pytanie. Skoro jeszcze 2 lata temu było maksymalnie tych graczy, jest godzina w tej chwili 21:24. Jakieś 2 lata temu tych graczy było 35 tysięcy w Europie na 87 tysięcy na świecie, a w tej chwili jest 10600 w Europie i 15200 na 15200 na świecie, to gdzie są ci wszyscy gracze w takim razie? W ciągu 2 lat WOD konsolowy stracił 60-75% społeczności? Jakoś tak, mniej więcej. Więc czy WOD idzie w dobrą stronę? Nie wiem. Bardzo bym chciał, żeby deweloperzy, przede wszystkim szefostwo odpowiedzialne za WOD-a konsolowego zaczęło słuchać ludzi, słuchać graczy, którzy piszą na forum i zaczęli w końcu robić coś, żeby ta gra żyła. Przede wszystkim słuchać się graczy. To wargaming konsolowy postanawia mieć na graczy totalnie wyjebane. Tak jak Ubisoft słucha swoich graczy, czy to The Division, czy to Assassin's Creed, czy to Far Cry, jak Activision słucha swoich graczy, chociażby za sprawą Call of Duty, tak, gdzie gracze chcą pewnych zmian i co jak po prostu te zmiany nie zawsze na czas, ale otrzymują. Tak samo jeśli chodzi o Battlefielda i Electronic Arts, jeśli faktycznie gracze mają taką siłę jebnięcia, że jeśli deweloper się nie po... niektórych, może nie w niektórych, ale jeśli deweloper w 3/4 nie posłucha się graczy, to będzie mieć przejebane. I tak samo jest chociażby z Rebellionem i serią Sniper Elite, ale tutaj społeczność jest całkiem wyrównana, ogarnięta i wie, że twórca może sobie po prostu pozwolić i tak dalej, a czasami pozwolić sobie nie może. Ale Wargaming to jest powiedziałbym taka firma, która swoich graczy
ma, kolokwialnie rzecz mówiąc, w dupie i ma na nich totalnie wyjebane. Niby tam ten WOT pecetowy, wargaming pecetowy, że tam niby słucha graczy i tak dalej, a tak naprawdę ma ich po prostu rzecz ujmując, wargaming ma, niezależnie od tego, czy gracie na PC w WOTa, czy gracie w WOTa na konsoli, wargaming ma na was totalnie wyjebane. Niestety, taka jest prawda. Dla nich liczy się tylko hajs, a nie to, co mówi społeczność. Przykro mi to mówić, ale oficjalnie nawet Bethesda jest lepsza, przepraszam, czy też Bethesda jest lepsza niż Chuj Gaming, który ma wszystko w dupie. Ma wszystko totalnie gdzieś. Ja już swoje powiedziałem. Link do owego materiału, który zrobił Chińcu, będzie w opisie. Do jego kanału również będzie w opisie. Tak więc, cóż, to tyle. Ja się nagadałem. Muszę to jakoś odreagować. Chyba, nie wiem. 21. Nie. Nie, ja na dzisiaj kończę. Muszę jutro wstać na 5:30. Nie, wstanę 3:30 albo 3:50, jakoś tak, więc no, będzie zabawnie. Tak więc, ale kupiłem sobie na całe szczęście to. Tak więc jeszcze jakieś pół godziny, 40 parę minut sobie poczytam, a potem trzeba wstać, żeby jutro rano siły mieć, by pracować. Jutro też dostaniecie około 3-minutowy film z Call of Duty Classic nagrany, tak więc Call of Duty Classic, jak mówiłem, powróci. I cóż, to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę, bez zbędnego przedłużania, żeby już was nie zanudzać. Tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.